Dzień dobry Państwu. Gościmy się w starostwie, a że to początek roku 2010, chcieliśmy zapytać Pana Starostę o plany i założenia na ten 2010 rok. Panie Starosto, na ostatniej sesji Rada jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu budżetu na ten 2010 rok. Chciałem zapytać się, żeby Pan był łaskawy przybliżyć o ten budżet i założenia na ten 2010 rok. Szanowni Państwo, 29 grudnia ubiegłego roku Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła budżet na 2010 rok. Jednogłośnie, to mnie bardzo cieszy, ponieważ jest to kompetentna rada. Ja jako długoletni samorządowiec powiem, że najbardziej kompetentna, z którą miałem przyjemność pracować. Czyli jej ocena jednomyślna świadczy o tym, że budżet jest dobry. Jest to budżet ambitny, budżet, który zakłada wydatki prawie 80 milionów złotych, przy dochodach 65 milionów złotych. I budżet, tak patrząc historycznie, progresywny, bo przychodząc tutaj zastaliśmy budżet po stronie dochodów 41 milionów, po stronie wydatków 42-3 miliony złotych. W tej chwili mamy 65 i prawie 80, ubiegły rok to 56 i 65 po stronie wydatków. Czyli widać, że cały czas jest wzrost. Wzrost jest głównie po stronie dochodów i to głównie po stronie dochodów ze środków zewnętrznych. Co jest o tyle istotne, że nie sztuką wydawać jest pieniądze budżetowe, które pochodzą z podatków naszych mieszkańców, ale te, które pozyskujemy z zewnątrz. Czyli skuteczność pozyskiwania środków tutaj powoduje. I tak powiem o drogach, na przykład droga Zajączków-Mniszków, wartość prawie 9 milionów złotych, w 75% będzie pokryta ze środków Unii Europejskiej, a połowa tej kwoty, czyli połowa 25% będzie z gminy Mniszków, ponieważ na terenie tej gminy się znajduje. Następna droga, która jest dofinansowana z programu przebudowy dróg lokalnych, to jest ministerialny program w gminie Sławno, wartość 6 400 000 złotych. To jest właśnie 50% z programu i po 50% gmina Sławno i powiat opoczyński będą finansować tą drogę. Są to drogi do tak zwanego miejsca rozwoju gospodarczego powiatu opoczyńskiego. Tam jest najlepsza dynamika z uwagi na surowce i właśnie tam staramy się przygotować komunikację, żeby przedsiębiorcy lokowali i budowali fabryki. Również na cele oświatowe zamierzamy przygotować projekty, które już są zamówione i wnioski, aby pozyskać środki na przebudowę bazy sportowej w zespole szkół ogólnokształcących, przepraszam, a zespół szkół ponadgimnazjalnych to zamiar taki, żeby rozbudować budynek, czyli powiększyć ilość sal dydaktycznych, ponieważ do tej pory uczniowie chodzą popołudniami do późnych godzin wieczornych i w soboty muszą się uczyć. I chcemy wybudować salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. Poza tym będziemy realizować program w PCPR-ze, przełamać bariery, uwolnić energię. W tym roku to jest około 600 000 złotych przeznaczone na właśnie pomoc z tego programu dla osób niepełnosprawnych. Jak również w Urzędzie Pracy będziemy starać się pozyskiwać środki na aktywne formy zwalczania bezrobocia, no, co jest w sytuacji dużego bezrobocia w powiecie opoczyńskim bardzo ważne. I myślę, że podobnie jak w ubiegłym roku nam się uda o 200% zwiększyć środki na właśnie na te formy, które są głównie przeznaczone na staże, na tworzenie miejsc pracy przez pracodawców, jak również stworzenie stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Panie Starosto, już Pan powiedział parę słów na temat właśnie tych inwestycji. A ja bym chciał się dowiedzieć, jaką kwotę w tym budżecie przeznaczacie na inwestycje. No i oprócz tych, których Pan już powiedział, jakie przewidujecie tutaj te zadania inwestycyjne? Prawie 30 milionów jest przeznaczone na inwestycje w tegorocznym budżecie. Takie największe wyzwanie dla nas, oprócz budowy dróg, które stanowią największą kwotę w tym, bo to jest prawie 20 milionów złotych. W tym roku mamy przeznaczone na DPS w gminie Żarnów. DPS w tej chwili znajduje się w gminie Białaczów, w zespole pałacowym, ale z uwagi na wysokie standardy, które muszą być spełnione od 1 stycznia 2011 roku,
doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie jednak wybudować nowy budynek z uwagi na to, że ten zespół pałacowy jest objęty ochroną zabytków. W związku z tym dostosowanie tego obiektu byłoby bardzo kosztowne, a poza tym można by było tam ulokować tylko 52 osoby. Ten nowy dom chcemy wybudować dla 99 osób i tak jak powiedziałem, żeby to był dom, który jest wygodny, dobry dla osób starszych, które no, mają taką konieczność, żeby mieszkać w takim właśnie miejscu. Tak jak wspomniałem już, drogi to jest około 20 milionów złotych i oprócz tych, o których mówiłem, w gminie Drzewica chcemy przebudować za prawie 1,5 miliona drogę Opoczno-Drzewica w miejscowości Krzczonów. Chcemy w gminie Opoczno również w Kraśnicy przebudować drogę, która jest bardzo zniszczona. To jest wartość około 800 tysięcy złotych. I na pewno w wielu miejscach zamierzamy dokonywać napraw. Bardzo ważną drogą jest tutaj droga w kierunku Końskich. Pierwszy etap, który chcemy realizować w tym roku, to jest do granicy z gminą Białaczów, czyli koniec Sitowej do rzeki Drzewiczki, ale ta droga jest na liście rezerwowej. Jeżeli by nam się udało jednak ją przesunąć do realizacji, to oczywiście będziemy się bardzo cieszyć i wartość tych inwestycji jeszcze wzrośnie. Panie starosto, to są bardzo ambitne plany. Jak pan myśli, jak one wpłyną na to, żeby w tym naszym powiecie się polepszyło i jak to będzie skutkować na przyszłość? Takie trzy najważniejsze elementy, czyli drogi, to jest krwiobieg, to jest taki element, bez którego nie będzie rozwoju, czyli nie będzie nowych zakładów pracy, nie będzie likwidacji bezrobocia. Dlatego bardzo dużą uwagę przywiązujemy do dróg. Oświata to młodzież, to nasza przyszłość. Dlatego musimy im stwarzać taką bazę, takie warunki do kształcenia się, do rozwoju, abyśmy za kilka, kilkanaście czy w następnym pokoleniu mogli powiedzieć, że czas, który był dla nas przeznaczony na to, żeby podejmować decyzje, jest czasem dobrym, dobrze wykorzystanym. No jeżeli o opiekę społeczną chodzi i osoby bezrobotne, to tak jak powiedziałem, drogi to jest taki ważny element, ale również do zwalczania skutków i do łagodzenia skutków bezrobocia, no staramy się pozyskiwać środki unijne, zewnętrzne, wszelkiego rodzaju, które pozwalają, tak jak już wspomniałem, na różnego rodzaju formy aktywności osób bezrobotnych i w PCPR-ze również. No. Proszę Państwa, te ambitne plany, myślę, będą powodować, że będzie nam się żyło w tym naszym powiecie lepiej. Ja dziękuję za rozmowę. Gościem Państwa i moim był starosta powiatu, pan Józef Ruch. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.